Chociaż w tym roku odwiedziny cmentarzy rozłożyły się na 4 dni, już od rana przy wielu nekropoliach było bardzo tłoczno. W wielu miejscach zmieniono organizację ruchu tak, żeby było bezpieczniej. Dla odwiedzających cmentarze 1 listopada to ważny dzień, pełen refleksji, ale też smutku. Straszny, taki przygnębiający i trzeba tu przyjść, żeby jednak się pomodlić. Nie każdy chodzi co tydzień, czy tam co miesiąc, więc ciężki ten dzień jest. To okazja też do refleksji? No chyba tak, że ludzie całe życie pracują, szarpią, gonią i jest koniec i wszyscy idą do jednego grobu. Bardzo ważne, bo rodziców nie mamy, brata już też nie mam, dlatego dla nas jest bardzo ważny dzień. Dziś cmentarze są pełne kolorów. Trudno znaleźć grób, na którym nie ma kwiatów i zniczy. Wybór tego, czym stroimy groby, jak co roku, jest podobny. Klasycznie chryzantemy, wiązanka i znicze. Podstawa. Chryzantemy lampiony też i to wszystko, co więcej nie będę. To oczywiście to przestrojony cały grób jest zielonym tam świerkiem, tak gałązkami zielonymi, to wszystko. I choć Święto Wszystkich Świętych wygląda co roku podobnie, to tegoroczne różni się od poprzednich, głównie cenami. Szalejąca inflacja daje się we znaki również przy zakupach zniczy i kwiatów. Choć wiele osób kupiło je dużo wcześniej, to sprzedawcy przy cmentarzach mieli dziś ręce pełne roboty. Poszły w góry, ale niestety rodzicom trzeba dać. Rodzice nas wychowali, także jesteśmy wdzięczni, że także... Trudno się mówi, ale no się kupuje. Dzisiaj bardzo dużo osób, bardzo, bardzo, bardzo dużo. I jak widać, mamy straszny kocioł dzisiaj. Co wybierają mieszkańcy na groby bliskich? Znicze, wkłady, kwiatki, chryzantemy, róże, wszystko, wszystko. W porównaniu do ubiegłych lat to zainteresowanie jest trochę mniejsze, no bo wiemy, inflacja galopuje. Ja tu pracuję 2 rok, więc ciężko mi to stwierdzić, ale w tamtym roku było chyba troszkę więcej ludzi. Teraz ludzie tak oszczędzają, rozmyślają, ile zakupów mają wziąć i jednak myślą, czy to jest potrzebne, czy to niepotrzebne. No, biorą najpotrzebniejsze rzeczy. Dziś cmentarze w całym kraju będą wyglądać pięknie, jednak dla wielu ludzi Dzień Wszystkich Świętych nie ogranicza się tylko do ozdobienia grobów bliskich. To również, a może przede wszystkim, głębsze przeżycie duchowe. Dzień Wszystkich Świętych to nie tylko okazja do wspomnienia zmarłych, ale także przypomnienia sobie o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Na cmentarzach w całym regionie trwają dziś liczne kwesty. Tak jest na przykład w Bytomiu, gdzie wolontariusze kwestują na rzecz polskich dzieci z Kresów. Również od jakiegoś czasu zbieramy też dla dzieci z naszych tutaj parafii bytomskich, najbardziej potrzebujących. Sama kwesta przebiega w bardzo miłej atmosferze, ludzie się bardzo mile dorzucają. Wiedzą, o co chodzi, są bardzo mili, sympatyczni. I to jest chyba najważniejsze, żeby się dzielić tym, co mamy, z tymi, którzy nie mają. Kilka zbiórek trwa dzisiaj także na cmentarzach w Rudzie Śląskiej. Dzisiaj jest faktycznie kilka zbiórek na cmentarzach. My akurat zbieramy na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Są też kolejne jakie? Tak, jest tutaj akurat obok jest zbiórka z hospicją, która z tego, co się orientuje, jest co roku prowadzona, prawda? I jest jeszcze też, zbieramy też z Fundacji Aktywni My na pomoc dla Nadii. To z kolei cmentarz komunalny przy Alei Murckowskiej w Katowicach. Tu trwa zbiórka prowadzona przez harcerzy, a także Zakon Bonifratów w Katowicach. Jest to akcja ofiarności publicznej i zbieramy na dofinansowanie naszego obozu harcerskiego, najpierw zimowiska. Kto na ten obóz pojedzie, ile pieniędzy trzeba by zebrać i jak reagują mieszkańcy, wspierają chętnie? Powiem tak, że nie mamy negatywnych jakichś komentarzy. Więcej mniej ludzie oczywiście do tych puszek wrzucają, a zbieramy dla wszystkich. Hospicja wszystkie mają ten sam problem, czyli wydatki są większe niż przychody. I stąd każde prawdziwe hospicjum stara się o to, żeby jakaś akcja charytatywna wspomagała zakup tego, co na przykład można z takich darowizn zakupić. My chcemy wspomóc przez zakup podnośnika. To już drugi dzień tej ostatniej zbiórki, bo w niedzielę zakonnicy zbierali pieniądze przy wsparciu znanego muzyka Marcina Wyrostka. Wówczas udało im się zebrać ponad 4000 zł. Zabytkowy cmentarz żydowski w Zabrzu 1 listopada został otwarty dla wszystkich. To jedna z niewielu okazji, by zwiedzić ogród żydowskiej pamięci przy ulicy Cmentarnej. Miejsce, które budzi duże zainteresowanie lokalnej społeczności, a które niewielu dotąd widziało na własne oczy.
Mieszkańcy Zabrza, którzy przyszli dziś zapalić symbolicznie znicz, nie kryli pozytywnego zaskoczenia. Patrząc w historię wstecz, myślę, że mamy jako Polska też troszkę wspólnego z Żydami, więc jasne. A no, to jest piękne miejsce, to jest takie miejsce jakby to powiedzieć, z duchem, z pewnym klimatem, tak myślę. Ten niepowtarzalny, mistyczny wręcz klimat cmentarz zawdzięcza właśnie rzadkiej obecności człowieka. Z uwagi na swój zabytkowy charakter, ale i miejsce pochówku przedstawicieli innej religii jest szczególnie chroniony przez Stowarzyszenie Zachor. Kirkut liczy około 700 zachowanych nagrobków, jednak spoczywa na nim ponad 1000 Żydów. W ich kulturze 1 listopada nie jest obchodzony tak okazale jak u katolików. Dla społeczności żydowskiej cmentarz jest miejscem nieczystym, więc oni tak troszeczkę niechętnie odwiedzają cmentarze, boją się tutaj przebywać, bo tutaj jest związane z ich wierzeniami dotyczącymi właśnie tego miejsca nieczystego. Natomiast w ramach tego, co się dzieje w Europie, no, większość niektórzy odwiedzają te cmentarze. To nie jest tak, że tutaj nie mamy tego, przychodzą, odwiedzają, natomiast to nie jest rozpowszechnione tak w kulturze chrześcijańskiej. Ta pamięć o zmarłym jest kultywowana troszeczkę w inny sposób. Z tego też względu dbałość o zachowanie cmentarza w dobrym stanie spoczywa na społecznikach. Dlatego po raz 15 wolontariusze kwestowali dziś na rzecz utrzymania żydowskiej nekropolii. Cmentarz z 1871 roku coraz bardziej potrzebuje profesjonalnych działań konserwatorskich. Jesteśmy w stanie zapewnić cmentarzowi, powiedzmy, niezbędne prace porządkowe, czyli wywóz liści, koszenie, usuwanie nieczystości, śmieci, które tutaj nam podrzucają i właściwie to jest tyle. Marzy nam się, wiadomo, jakieś prace renowacyjne, nagrobki też, czas robi swoje, ale no, to wszystko zależy od zawartości puszek. W czasie, kiedy bramy cmentarza żydowskiego były otwarte dla zwiedzających, można było poznać jego pełną historię. Zainteresowanych oprowadzał przewodnik historyk. Ciekawostką jest, że podczas pobytu na terenie nekropolii mężczyźni powinni mieć nakrycie głowy zgodnie z poszanowaniem tradycji i prawa żydowskiego. Wyrysuj se mu jasieńku swoje. Niektórzy czczą pamięć bliskich modlitwą, inni wspominają ich w ciszy. Są też tacy, którzy pamięć zmarłych kultywują śpiewając. Już po raz 8 na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Francuskiej w Katowicach zespół Kuczeryki zaprosił do wspólnego śpiewania po polsku, ukraińsku i łotewsku. To są pieśni, które przetrwały wiele, wiele lat, chociaż nie były zapisywane nutowo, przetrwały przekazem ustnym, a to dlatego, że były ważne po prostu dla ludzi, przekazywały ważne treści, niosły czasem ukojenie, czasem refleksję, bo to są pieśni i pogrzebowe i takie pieśni właśnie refleksyjne. W przeszłości były śpiewane najczęściej przy okazji pożegnania bliskiej osoby albo podczas modlitewnego czuwania przy jej zwłokach. Dziś do wspólnego śpiewania mogli dołączyć wszyscy chętni, choć każdy inaczej przeżywa taki sposób wspominania zmarłych. Bardzo poruszające to było i takie właśnie trochę smutku, trochę też radości, takiej nadziei. Smutek czasami ogarnia człowieka i wspomnienia fajne, wspaniałe. Nawet niepotrzebne są te kwiaty i znicze. Modlitwa jest najważniejsza dla zmarłych. A jak mówi stare katolickie powiedzenie, kto śpiewa, ten modli się podwójnie. Tęczowa kraina nabiera tu dosłownego znaczenia, a to za sprawą kolorowych figurek wiatraków i ozdobionych nagrobków. I choć 1 listopada to dzień, w którym wspominamy ludzi, to symbolika daty nie pozwala zapomnieć również o ukochanych zwierzętach. Dbamy no co roku, jak się kocha zwierzęta tak naprawdę sercem, to trzeba dbać o to, a nie po prostu zakopać. Czyli absolutnie nie dziwi Pani to, że dziś jest święto zmarłych i jest tutaj tak dużo ludzi? Nie, ale tu nie chodzi o to, że jest święto zmarłych, tu powinny po prostu chodzić za jakiś czas i dbać o takie coś, a nie tylko pokazywać się w dzień zmarłych. Piesek dla mnie to jest członek rodziny. Ja go traktuję jak syna i nie wyobrażam sobie, jak nie daj Boże odejdzie. No a na pewno odejdzie, bo takie wiadomo jest kolej rzeczy. No to pochówek na pewno obowiązkowo. Nie traktuję go przedmiotowo. Dla mnie też zwierzęta nie zdychają, tylko umierają. Cmentarz dla zwierząt przy bytomskim schronisku działa od 2002 roku. Pochowanych jest tam już kilkaset zwierząt. W Polsce to jeszcze dość kontrowersyjne, choć pośród miłośników zwierząt coraz częściej praktykowane. Właściciele ukochanych zwierząt nie wyobrażają sobie oddać ich po śmierci do utylizacji, a pochówek na własną rękę w polskim prawie jest zakazany.
To dla mnie jest jeszcze najważniejsze, że tu nie ma jakiejś takiej obłudy. Tu ludzie przychodzą z miłości do tych zwierzaków. Nie przychodzą się pokazać rewi mody, pokazywać tak, tylko przychodzą dla swoich zwierzaków. I tym się ten cmentarz różni od cmentarza dla ludzi. I wolę naprawdę tu przychodzić. Fajnie, że jest taki cmentarz tutaj, bo przynajmniej można godnie pochować twojego pupila, którego cię naprawdę kochało, tak? Inni na przykład nie mają możliwości, bo na przykład w danym mieście nie ma cmentarza. Właściciele zwierząt, którzy odwiedzają cmentarz, podkreślają, że robią to regularnie, a nie tylko od święta.